Żyjemy w świecie, w którym nasze smartfony zapewniają nam łączność 24/7, ale jak na ironię nigdy nie czuliśmy się bardziej niedoceniani i odizolowani. To tak, jakbyśmy krzyczeli w ogromną cyfrową pustkę, tęskniąc za byciem wysłuchanym i docenionym przez tych, na których nam zależy. Ale co się dzieje, gdy nasze wiadomości pozostają bez odpowiedzi? Kiedy nasze istnienie w życiu innych wydaje się bardziej wygodą niż koniecznością? W takich chwilach refleksji starożytna mądrość stoicyzmu, nauczana przez Marka Aureliusza, świeci światłem przewodnim. Przypomina nam, że nasza prawdziwa wartość pochodzi z naszego wnętrza. Ale jak możemy wpleść tę ponadczasową filozofię w nasze codzienne życie, aby naprawdę zwiększyć naszą wartość w naszych relacjach i interakcjach z innymi? To wideo poprowadzi Cię przez praktyczne stoickie strategie, nie sztuczki czy manipulacje, aby budować relacje, które rezonują autentycznością i głębią. Pamiętaj, że towarzystwo, w którym przebywasz, jest odzwierciedleniem Twojej tożsamości. Rdzeń tej filozofii uczy nas, jak być niezastąpionym, nie poprzez bycie potrzebującym, ale poprzez bycie wartościowym. Zbadajmy, w jaki sposób możemy wpleść filozofię stoicką w naszą codzienną tkankę, tworząc więzi, które są nie tylko głębokie, ale także prawdziwe i satysfakcjonujące. Pierwszym krokiem do opanowania sztuki zdobywania pierwszeństwa w życiu innych jest STW zamknięte RZ poczucie rzadkości w swojej obecności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego księżyc jest bardziej fascynujący, gdy nie jest w pełni każdej nocy? Tak samo jest z nami. Aby być bardziej docenianym, pierwszą praktyką jest stworzenie poczucia rzadkości w swojej obecności. To stoickie przypomnienie, że nie jesteśmy nieskończonymi zasobami, nasz czas i uwaga są jak złoty pył w tym zabieganym wieku. Wyobraź sobie, że jesteś osobą, która zawsze mówi tak, zawsze na zawołanie innych. Jaką wiadomość to wysyła? To krzyczy: jestem zawsze dostępny, a to nie jest skarb, to sklep spożywczy. A teraz odwróć scenariusz. Bądź jak rzadka książka w bibliotece, dostępna, ale nie zawsze na widoku. Pozwól ludziom odczuć swoją nieobecność. Nie chodzi o to, by grać trudnego do zdobycia, chodzi o to, by naprawdę cenić swój czas. Marek Aureliusz, imię będące synonimem mądrości, wskazał na to, gdy powiedział: masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Uświadom to sobie, a znajdziesz siłę. Tutaj zachęca nas do wewnętrznego docenienia, zanim zaczniemy szukać zewnętrznego potwierdzenia. Ta praktyka wymaga delikatnej równowagi. Nie chodzi o bycie zdystansowanym lub zimnym, ale o kultywowanie zdrowej samooceny. Jeśli natychmiast odpowiadasz na każde wezwanie, stajesz się sługą kaprysów innych. Ale kiedy angażujesz się wybiórczo, mówisz: szanuję swój czas i ty też powinieneś. To nie jest ignorowanie ludzi, to przemyślane zaangażowanie. Chodzi o to, aby twoje tak było silniejsze, ponieważ nie boisz się powiedzieć nie. Twoja obecność i uwaga powinny być darem, a nie oczekiwaniem. Przyjmij tę pierwszą praktykę. Postrzegaj siebie jako rzadką kometę, a nie tylko kolejną gwiazdę na nocnym niebie. Twój czas i uwaga są cenne, inwestuj je mądrze. Kiedy to zrobisz, zauważysz zmianę. Ludzie zaczną bardziej doceniać twoją obecność, ponieważ nie jest ona czymś oczywistym, ale darem. Zacznij być bardziej doceniany, najpierw doceniając siebie. Ceń swój czas jak ukryty skarb, to jedyna rzecz, której nie możesz mieć więcej. Jest to sedno praktyki numer 2 w naszej podróży do bycia bardziej cenionym poprzez stoicyzm. Unikaj bycia zawsze dostępnym. Stoicyzm nie polega na mówieniu nie dla samego mówienia nie, chodzi o dostosowanie swojego tak do swoich wartości. Wyobraź sobie każdy dzień jako płótno, masz ograniczoną ilość farby, którą jest twój czas, aby stworzyć arcydzieło, którym jest twoje życie. Czy pozwoliłbyś wszystkim innym trzymać pędzel, czy też przejąłbyś kontrolę i malował tam, gdzie uważasz, że jest to najlepsze? Powiedzenie nie może być aktem głębokiego szacunku dla własnego życia i priorytetów. Jak przypomniałby ci stoicki mędrzec, jesteśmy architektami własnego przeznaczenia.
Nie chodzi tu o egoizm, ale o szacunek do samego siebie. Jeśli cenisz swój czas, inni też będą go cenić. Zobaczą, że twoje tak nie jest dawane lekkomyślnie, a kiedy jest dawane, jest oznaką prawdziwego zaangażowania i szacunku. Jest to praktyka równowagi. Nie chodzi o budowanie murów, ale o wyznaczanie granic. Pomyśl o tych granicach jak o brzegach rzeki. Kierują one przepływem twojego czasu i energii, koncentrując je na tym, co naprawdę ważne. Nie będąc zawsze dostępnym, uczysz innych doceniać chwile, które z tobą spędzają. Stajesz się jak rzadka książka w bibliotece, poszukiwana i ceniona. Twoja obecność staje się darem, a nie oczekiwaniem. W ten sposób żyjesz zgodnie ze stoickim ideałem panowania nad sobą poprzez panowanie nad swoim czasem. Pomyśl o swoim czasie jak o cennym klejnocie błyszczącym w twoich rękach. Każda chwila, którą poświęcasz innym, jest jak oddanie kawałka tego klejnotu. Jeśli dasz kawałek każdemu, kto o to poprosi, wkrótce nie zostanie ci nic dla siebie. Nie oznacza to, że stajesz się pustelnikiem, ale raczej, że stajesz się selektywny i inwestujesz swój czas tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie. Kontynuując naszą podróż w kierunku stania się bardziej wartościowym i priorytetowym dla innych, przejdźmy do trzeciego punktu. Aby zachować poczucie tajemniczości w otaczającym nas świecie. Tajemnica tka swoją sieć w ciszy, tak jak pająk tworzy swoją sztukę niewidoczny. W sferze bycia docenianym, przyjęcie tej cichej sztuki tajemnicy jest praktyką nie tylko powściągliwości, ale także wzmacniania atrakcyjności. Stoicyzm, filozofia o głębokich korzeniach w starożytnej mądrości, posiada klucz do tej enigmatycznej praktyki. Nie chodzi o ukrywanie się w cieniu, ale o wybór, kiedy wyjść na światło dzienne. Na początek pomyśl o swoim życiu jak opowieści, której rozdziały rozwijają się w tempie, które kusi czytelnika. Opowiedz swoją historię, ale powstrzymaj się na tyle, by wzbudzić ciekawość. Wyobraź sobie, że dajesz komuś mapę z zaznaczonymi ukrytymi skarbami, ale nie wskazujesz drogi do nich. Tworzy to podróż odkrywczą, w której każda interakcja zdziera warstwę, odsłaniając więcej głębi i tekstury tego, kim jesteś. To właśnie w sztuce selektywnego dzielenia się tworzymy przestrzeń dla innych, aby mogli się pochylić, zastanawiać i doceniać rozwijającą się historię naszego życia. Stoicyzm uczy nas mocy naszego wewnętrznego kompasu. W słowach szeptanych przez czas znajdujemy wskazówki. Bo ten, kto rządzi w sobie, kontrolując swoje pasje, pragnienia i lęki, jest kimś więcej niż królem. Nie chodzi o budowanie murów wokół swojej istoty, ale o wybór bram, przez które pozwalasz innym wejść. Regulując przepływ swoich osobistych objawień, tworzysz środowisko, w którym twoja obecność staje się rzadkim i cennym towarem. To taniec między znanym a nieznanym, w którym każdy krok jest świadomym wyborem, a nie lekkomyślnym potknięciem. Uwaga, tajemniczość nie jest narzędziem manipulacji, jest strategią szacunku dla samego siebie. Chodzi o to, aby znać swoją wartość i nie wylewać jej jak wody w ręce tych, którzy mogą nie doceniać jej głębi. W świecie, który nieustannie woła o przejrzystość i nadmierną ekspozycję, wybór tego, co ujawnić, jest świadectwem zrozumienia własnej wartości. Jest to podejście, które nie tylko sprawia, że inni doceniają cię bardziej, ale także sprawia, że doceniasz siebie. W końcu najgłębszym sekretem, jaki możesz zachować, jest to, o ile więcej jest w tobie niż na pierwszy rzut oka. Wyobraź sobie, że jesteś na rozdrożu. Jedna ścieżka prowadzi do samotnego polegania na sobie, druga do wzajemnego rozwoju. Oto czwarta praktyka naszej stoickiej podróży do większego uznania. Pozwolić innym inwestować w siebie. To subtelna sztuka, zakorzeniona nie w poczuciu własnej wartości, ale we wzajemnym wzbogacaniu życia. Seneka nawiązał do tego z ponadczasową mądrością, znajdując radość w byciu wybranym do zadań, które wzbogacają. Otwierając się na pomoc i radę innych, nie okazujesz słabości, zapraszasz wspólną siłę. Ta praktyka polega na budowaniu mostów, a nie murów. Przejdźmy teraz głębiej. Chodzi o coś więcej niż tylko przyjmowanie pomocy,
Chodzi o kultywowanie przestrzeni, w której inni czują, że ich wkład jest cenny i doceniany. Pomyśl o tym, jak o ogrodzie, jesteś ogrodnikiem, ale zapraszasz innych do sadzenia nasion mądrości, wsparcia i życzliwości. Każde zasiane przez nich ziarno pomaga rozkwitnąć twojemu ogrodowi, a w zamian oni odczuwają radość i satysfakcję, widząc, jak ich wkład rozkwita. Ten wzajemny wzrost sprzyja głębszym relacjom i szacunkowi. Chodzi o stworzenie cyklu dawania i otrzymywania, który przynosi korzyści wszystkim. Twoja otwartość staje się magnesem, przyciągającym ludzi, którzy cenią sobie prawdziwe więzi i wzajemny rozwój. Włączmy tę praktykę w rzeczywistość naszego codziennego życia. W prostych momentach, przyjmując pomoc kolegi w projekcie, uznając radę przyjaciela lub po prostu będąc otwartym na różne perspektywy. Każdy akt otwartości jest krokiem w kierunku bardziej połączonej i wartościowej egzystencji. Nie jesteś tylko samotną postacią nawigującą przez życie, jesteś częścią większego gobelinu utkanego z nici wspólnych doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Jako współczesny stoik, przyjmij tę współzależność z wdzięcznością i wdzięcznością i obserwuj, jak świat otwiera przed tobą ramiona. Pamiętaj, że zgodnie ze słowami Marka Aureliusza, co jest dobre dla ula, jest dobre dla pszczoły. Twój rozwój i ich inwestycja są nie tylko ze sobą powiązane, ale stanowią esencję wartościowego i znaczącego życia. Przejdźmy teraz do piątego punktu na naszej drodze do stania się bardziej wartościowym i priorytetowym dla innych. Na pierwszym miejscu stawiaj swoje potrzeby. Nadawanie priorytetów swoim potrzebom nie jest samolubne, jest niezbędne. Wyobraź sobie, że jesteś w samolocie i spadają maski tlenowe. Powiedziano ci, abyś najpierw założył swoją, zanim pomożesz innym, prawda? To nie dotyczy tylko podróży lotniczych, to zasada życia. Stoicyzm, filozofia równie praktyczna dziś, jak w czasach starożytnych, odzwierciedla ten sentyment. Seneka, filozof stoicki, powiedział kiedyś: to nie ten, kto ma za mało, jest biedny, ale ten, kto pragnie więcej. Nie chodzi o gromadzenie zasobów, ale o uznanie, że zaspokojenie własnych podstawowych potrzeb jest pierwszym krokiem do bycia źródłem siły dla innych. Kiedy priorytetowo traktujesz swoje potrzeby, nie odwracasz się od innych, budujesz rezerwuar osobistej siły i stabilności. Pomyśl o swoim życiu jak o ogrodzie: jeśli najpierw nie podlewasz i nie dbasz o swoje rośliny, jak możesz oczekiwać, że podzielisz się ich pięknem i cieniem z innymi? Twoje potrzeby, niezależnie od tego, czy chodzi o odpoczynek, rozwój osobisty czy odżywianie emocjonalne, są wodą i światłem słonecznym dla twojego ogrodu. Odżywianie siebie zapewnia, że masz energię, cierpliwość i zasoby, aby być obecnym i wspierającym dla tych wokół ciebie. Nie chodzi o izolowanie się, chodzi o znalezienie równowagi, w której twoje dobre samopoczucie nie jest stale poświęcane. Działanie zgodnie ze swoimi priorytetami wymaga czegoś więcej niż uznania, wymaga działania. Jak doradziłby Marek Aureliusz, inny stoicki mędrzec: nie trać więcej czasu na kłótnie o to, jaki powinien być dobry człowiek. Bądź nim. Oznacza to dokonywanie trudnych wyborów, wyznaczanie granic, a czasem mówienie nie. Nie jest to najłatwiejsza ścieżka, ale prowadzi do prawdziwego szacunku i poczucia własnej wartości. Konsekwentnie działając w sposób zgodny z własnymi potrzebami i wartościami, stajesz się filarem autentyczności i uczciwości. Ludzie naturalnie lgną do tych, którzy są ugruntowani i pewni siebie. Zacznij więc już dziś, nadaj priorytet swoim potrzebom i obserwuj, jak świat zaczyna cię doceniać w nowy i głęboki sposób. CEO prowadzi nas do szóstego kluczowego punktu tego filmu. Nie czyń innych centrum swojego życia. Poruszając się po labiryncie życia, często zapominamy o naszym wewnętrznym kompasie i powierzamy nasz kierunek innym. Stoicyzm, filozofia nie zimnej obojętności, ale głębokiego wzmocnienia, uczy nas odzyskać naszą historię. Praktyka nieczynienia innych centrum naszego życia nie jest lekcją izolacji, ale podróżą w kierunku autentycznego poczucia własnej wartości. Wyobraź sobie siebie jako kapitana statku na rozległym oceanie życia. Inne statki mogą płynąć obok ciebie,
Niektóre mogą nawet próbować sterować twoim kursem. Ale ster pozostaje w twoich rękach. Ta stoicka zasada znajduje odzwierciedlenie w słowach Seneki: cierpimy częściej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Nie zakotwiczając naszej wartości w rękach innych, omijamy wyimaginowane burze. Podejmuj decyzje, wyznaczaj cele i doceniaj swoje opinie ze stanowczością kapitana stawiającego czoła morzu. Pomyśl teraz o swoim czasie i energii jako o najcenniejszej walucie, jaką posiadasz. Czy wydałbyś je lekkomyślnie? Nie stawianie innych w centrum swojego życia oznacza mądre inwestowanie tej waluty. Angażuj się w relacje i działania, które wzbogacają twoją duszę i są zgodne z twoimi wartościami. Chodzi o jakość, a nie ilość. Twój czas jest darem, dziel się nim z tymi, którzy celebrują twoją istotę, a nie z tymi, którzy wymagają, abyś pasował do ich formy. Naucz się sztuki selektywnej uwagi. W świecie pełnym opinii i osądów naucz się skupiać na tym, co naprawdę ważne, na swoim rozwoju, spokoju i podróży. Nie oznacza to przymykania oczu na świat, ale nie pozwalanie mu dyktować twojej wartości. Im bardziej skupisz się na doskonaleniu swoich mocnych stron i realizowaniu swoich pasji, tym mniej będziesz szukał potwierdzenia ze źródeł zewnętrznych. Pamiętaj, że to ty jesteś rzeźbiarzem posągu swojego życia. Cyżeluj z intencją i skup się na swoim wewnętrznym głosie i wizji. Praktykując te stoickie zasady, nie tylko staniesz się bardziej ceniony przez innych, ale co ważniejsze, będziesz kultywować głęboki szacunek i miłość do samego siebie. W tej podróży nie chodzi o lekceważenie innych, ale o znalezienie swojego unikalnego rytmu w symfonii życia. Ostatnim punktem tego filmu jest rada, która może cię zaskoczyć. Przestań inicjować każdą rozmowę. Przeniesienie uwagi z mówienia na słuchanie może być właśnie tą zmianą, której szukasz. Praktyka ta, głęboko zakorzeniona w filozofii stoickiej, zachęca do nieinicjowania każdej rozmowy. Wyobraź sobie moc ciszy i sztukę słuchania. Nie chodzi tylko o bycie cicho, ale o dawanie innym przestrzeni do wyrażania siebie. Ta zmiana może zmienić sposób, w jaki łączysz się z innymi i sposób, w jaki cię postrzegają. Stoicka mądrość, taka jak ta Epikteta, podkreśla równowagę między naszymi uszami i ustami. Subtelnie zasugerował: mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli słuchać dwa razy więcej niż mówimy. To nie tylko stare powiedzenie, to potężne przypomnienie w naszym nadmiernie komunikatywnym świecie. Nie zawsze będąc pierwszym, który mówi, tworzysz przestrzeń dla innych. Ta przestrzeń pozwala ci wchłonąć, zrozumieć i zastanowić się, a nie tylko reagować. Chodzi o przyjęcie mocy ciszy i mądrości słuchania. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio ktoś naprawdę cię wysłuchał. Jak się wtedy czułeś? Czułeś się doceniony, zrozumiany, a może nawet ważny? To jest dar, który dajesz innym, kiedy pozwalasz im rozpocząć rozmowę. To subtelny, ale głęboki sposób okazywania szacunku i zainteresowania tym, co mają do powiedzenia. Nie tylko słuchasz słów, uznajesz ich myśli i uczucia, budując głębsze, bardziej znaczące więzi. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, w którym każdy jest chętny do mówienia, bycie tym, który słucha, wyróżnia cię. Pokazuje dojrzałość, cierpliwość i szczere zainteresowanie innymi, cechy, które są rzadkie i cenione. Nie oznacza to, że nigdy nie mówisz swojego zdania, ale chodzi o wybranie odpowiednich momentów. Kiedy mówisz, twoje słowa mają większą wagę, ponieważ pochodzą z miejsca zrozumienia i przemyślenia. Aby to przećwiczyć, zacznij od obserwacji swoich interakcji. Zauważ chęć wskoczenia i oprzyj się jej. Zamiast tego skup się na tym, co mówi druga osoba, żądawaj pytania, okazuj zainteresowanie i pozwól rozmowie płynąć naturalnie. Nie chodzi o bycie biernym, chodzi o bycie świadomie obecnym. Z czasem ta praktyka nie tylko poprawi twoje relacje, ale także wzbogaci twoje własne zrozumienie ludzi i otaczającego cię świata. Pamiętaj, że często to właśnie w cichych chwilach mądrość przemawia najgłośniej. Dzisiaj zbadaliśmy 7 transformujących praktyk zakorzenionych w stoicyzmie, z których każda jest odskocznią do bycia bardziej cenionym i szanowanym.
Pamiętaj, że twoja podróż do samodoskonalenia i silniejszych relacji to nie tylko lista kontrolna, to sposób na życie. Przyjmij te praktyki. Bądź nieustraszony, ale rozważny, cierpliwy, ale proaktywny, selektywnie dostępny, intrygująco tajemniczy i otwarty na wkład innych. Nadaj priorytet swojemu dobremu samopoczuciu i niezależności i pozwól innym przyjść do ciebie. Nie chodzi o pogoń za walidacją, chodzi o znalezienie harmonijnej równowagi w swoim życiu. To nie są tylko wskazówki, to narzędzia na całe życie. Kształtują nie tylko to, jak postrzegają cię inni, ale także to, jak postrzegasz siebie, silną, szanowaną, cenioną. Weź więc te lekcje, włącz je do swojego codziennego życia i obserwuj, jak zachodzi transformacja. Nie tylko poprawisz swoje relacje, ale także rozwiniesz się jako osoba. Pamiętaj, że to dopiero początek. W stoicyzmie kryje się cały świat mądrości, który tylko czeka, by go odkryć i uczynić swoim własnym. Jeśli ten film okazał się przydatny, kliknij przycisk Lubię to i zapisz się do powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękuję za dołączenie do mnie w tej podróży. Subskrybuj i dołącz do naszej stoickiej społeczności, aby uzyskać więcej informacji. Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej, a jeśli nie wiesz, co opowiedzieć, po prostu skomentuj, rozwijam się każdego dnia. To jeden mały krok w kierunku bardziej wartościowego ciebie. Zachowaj stoicki spokój, motywację i rozwijajmy się razem. Do zobaczenia w następnym filmie.